zachodnie, właśnie mijamy port rybacki i Jadeta, ZAK 21, ZAK 27, no trochę jest tych futrów. Tutaj są rybacy w górkach zachodnich i pływają i łowią rybki, wędzą i pyszne są potem. A tam widać w oddali rafinerię gdańską. Rafinerię gdańska jest tam. No mamy tu filmator. Tak wygląda rafineria oczyszczona. No, zbliżamy się pomału. Pomału się zbliżamy do stoczni Alusz Shipyard i do stoczni Wisła. Płyniemy w tej chwili z Starego Miasta w Gdańsku w kierunku wyjścia do portu, do mariny, jachtklubu Stoczni Gdańskiej, skąd wypłynęliśmy. Tutaj płynie motorówka. O, właśnie, mija nas motorówka. Ahoj! Dostała w grupę, rzuciło ją trochę fala nasza z kilwateru, bo my mamy dość no, dużą łódkę i wszystko. Tam widać budują statki, stocznia Alusz Shipyard. Stocznia Alusz Shipyard. A tu są działki nad Wisłą i można sobie tutaj ludzie mieszkają, mają działeczki, górki zachodnie, taka dzielnica, dzielnica w Gdańsku, górki zachodnie, zmijamy ją Wisłą, a tam mam łódkę, ahoj. No tam sobie nawet ryby łapią. Zbliżamy się do stoczni Alusz Shipyard. Stocznia Alusz Shipyard. Po lewej stronie mamy stocznię Wisła. To krowa to dużo ryczy, to mleka nie daje. O, tutaj bramownica stoczni Wisła. A tu mamy tylko zapomuje. I tam budują statki żelaza. A tu budują statki z aluminium. Tutaj kadłuby z aluminium i statki. Właśnie widzimy tam, tutaj statek. Jest konstrukcja żelazna dookoła rusztowania w trakcie budowy. Bo to się segmentami buduje. Najpierw jeden segment, drugi i potem statek się złącza z poszczególnych elementów nawet na wodzie. Można to zrobić. Stocznia Wisła. Jak widać, stocznia Wisła w Gdańsku. Płyniemy dalej. Płyniemy dalej i tutaj mamy stocznię Alusz Shipyard już po drugiej stronie. Alu, pisze tam Alusz Shipyard. Ja jest logo stoczni Alusz Shipyard. No widać stare konstrukcje. Tam stoi jacht, widać go u góry, aluminiowy, 45 metrów, niedokończony. Hiszpan zbankrutował. A jak zostawił, bo był kryzys. No i teraz on tam stoi, widać jego rupę. Za tym pomarańczowym hangarem. Tu się buduje potężne konstrukcje z aluminium. Shipyard jest to stocznia, która buduje z aluminium statki. O, tak to wygląda. A tu przepiękne nabrzeże zbudowane. Po prawej stronie mamy Pleniewo. Piękny barakowóz. Piękny barakowóz z graffiti.
Zieleniego. Taki parak chciał skądś dorwać. Jaki? Taki na koła. A tu pięknie uroczy domki na nabrzeżu. Z tej strony mamy właśnie miejscowość Pleniewo. Tam jest hurtownia ryb. Hurtownia ryb. Są i karpie, i są ryby morskie. Ledzie. Tutaj właśnie wypływamy już na co do widać się drzewo. Tu mamy jacht klub w Pleniewie. Po lewej stronie. Właśnie płynie jacht. Widać przystań i przystań jachtklubu. Piękne nabrzeże, dopiero co niedawno zrobione. Świetno, w zeszłym roku bodajże. Zbudowano te jachty. Nie tutaj jacht, ale na silniku. Duży. Ahoj! Czerwony korsarz pozdrawia. Horn. No, opłynęli Horn chyba. Nie musieli, bo już siedzą na Hornie. Co na Hornie? Oni siedzą na Hornie. Na Hornie. Ale to jest tylko tak nazwany Horn. Ale oni na Hornie nie byli nigdy. By, nie wiadomo, nie wiadomo. A tu płynie kajak. O, zielony. Dmuchany. Kajak nadmuchany. A on jest nadmuchany. Sam pan dmuchał? Tutaj mamy marinę w Pleniewie. Właściwie w Górkach Zachodnich, bo to jest z tej strony Pleniewo, po lewej, tu gdzie jest ryby. A tutaj mamy marinę. Jachtklubu. I tam płyniemy dalej. I tu mamy, proszę państwa, już znowu na Wiśle jesteśmy, która tam uchodzi do... Dalej widać, jak tam dochodzi płynie żaglówka. A tam potem wypływaliśmy tamtędy. No trudno, na faluje tutaj niestety, nie można tak utrzymać kamery, bo łódź płynie. Łódź płynie żaglowa na nas. Żaglówka do nas, a tam Toma się żonę! Prosty jak pisa, cykam! Okej, to w stanie śmigany! Jest tam. Wspólnostka i śmigany. Proszę bardzo. Drewniana łódka. Bardzo ładna. Ja może kupiłem żonie laptopa, a żona będzie. Bardzo ładna drewniana łódź. Ahoj, kapitanie! Piękny jacht. Paloma się nazywa, Paloma. Jacht Paloma. Ona Paloma. Bo biało czerwoną banderą. Tutaj więcej łódek jest. Mamy, powtarzam, 3 października, a żeglarze pływają. Żeglarze pływają. Lecimy dalej. A tam w szuwarach też stoi łódka. W szuwarach. O, w tym szuwarach. Tu mamy łodzie motorowe, jachty. Jest tutaj mała stocznia taka remontowa. Jak widać, prywatna. Robią łodzie motorowe, jachty stalowe, aluminiowe. Tu dopływa do nas łódka. Ahoj, kapitanie!
No i powoli zbierzamy się do Mariny w Górkach Zachodnich, tam skąd wypłynęliśmy, czyli do naszego portu docelowego. Zrobiliśmy taki, że tak powiem, myśmy zrobili taki, można powiedzieć, okrążenie. Okrążenie zrobiliśmy. Tutaj tramwaje wodne cumują, to z funduszy unijnych projekt budowany. Tramwaje wodne z Gdańska przepływają do Górek Zachodnich. Można tu popłynąć sobie z tramwajem wodnym z Gdańska latem. Pomorska Telewizja Narodowa. Powoli dopływamy do portu docelowego, skąd żeśmy wypłynęli, czyli do Górek Zachodnich, jachtów Stoczni Gdańskiej. Tutaj właśnie już się zbliżamy, a stąd wypłynęliśmy. Widzimy tutaj jeszcze... Tu płynie taka czarna łódź. Nie wychodzą. Nie było tego, nie? Tam to wiem, co ma robić. Tak. Tak, ja mam takie zdjęcie na tego. Nie, ale one nie wychodzą. Tak, tak? A nie wychodzą. Może, że zdjęcie. Ale żadne oszło. Tutaj wędkarze ryby łapią. Teraz? Jak widać, powoli zbliżamy się do Mariny w Sopocie. Jak to jest też nie widać? One nie wiedzą, co się sprzedałeś teraz. Nie Gdańsk, nie Marina. Ja tego nie powiedziałam. Oficjalnie tam na walka czy coś tam. Walka jest, to nie wychodzi, a cała reszta zostaje. Jest pięknie, pojawia się alkohol, nie wychodzą z zdjęcia. Chodzisz tam sobie robi, ale... Nie ma, nikt nie wstawia zdjęć. Widać łódki wycięte są na brzegu. No pójdą zimować niedługo, wszystkie łódki będzie się wyciągać na brzegi. Nie wiem co. A po co? Dopływamy do naszego portu jachtklubu Stoczni Gdańskiej, gdzie zatrzymujemy za chwilę. Tam jest miejsce wolne właśnie. Miejsce wolne. Wynator stoi. Załoga się szykuje do wyjścia. Dobra, i potem Mateusz. No powoli. Powoli już wyhamujemy. Członkiem z poważaniem jestem OSP Nowy Zgubin. Z poważaniem Mateusz Gumiński, nie? Zamknęło się. Mamy Mestwina, który popłynie na. Niebawem na rejs, na zlot starych żaglowców, rdzaj żaglowców. No, tak wygląda. Po co? A oni mogą, myśmy kupili się za swoje. Mestwin, nasz, jak Mestwin. Pomału wchodzimy już w główki Mariny. Nie, Mateusz jest... Jak klub Stoczni Gdańskiej. A tam widać Narodowe Centrum Żeglarstwa dalej. Wchodzimy do Mariny. Tu właśnie pomalutku. Pływamy. No i jesteśmy już w Marinie. Tak to widać. Żeglarzy, którzy za chwilę będą odpływali w rejs. Pod poduszką tutaj, tam na zewnątrz, pod poduszką. No, oczywiście trzeba będzie klar zrobić na naszej motorówce. Płynęli. No bo ja dosyć szybko płynęłem, tak wiesz, na tym, a to już krócej jest ten, nie? Bo tam musieliśmy przez Zapotę jeszcze zapłynąć. Ale dobra, no teraz szybciutko. Żeśmy koło zrobili w kółko. Jak może być koło w kółko? Normalnie. W kółko golone jeszcze może być. Jakie golone? No w kółko golone. Kółko w kółko golone. No. Widać, że cymujemy teraz. Będziemy cymować. Po jednym i do roboty. No. Ja, matka, weź tę rękę, co musi być, to musi być.
Trzeba zacumować łódkę. Odbijacze się spuszcza. Odbijacze służą do tego, żeby się nie uszkodził kadłub. Rzeszowiak jest taki statek żaglowy. Santa Oj. Ładnie. Lady Dana. Fajnie, nie? Jachtklub Stoczni Gdańskiej. No. I cumujemy właśnie tutaj nasze miejsce do zacumowania. Za chwilę dopłyniemy do Kei. Każdy jacht ma swoje miejsce, gdzie może cumować wyznaczone. Bosman tego pilnuje. Tam właśnie Bosman urzęduje. To jest Bosmanka. Czofaj, czofaj. Chcesz zobaczyć, co zrobię. Albo wyrzuć? Powoli. Rufą zbliżamy się do Kei. No to jest, manewry są dość trudne. Kapitan musi utrafić. A tam już slipują następną łódkę silnikiem Honda. Są takie lejce, na które się podwiesza takie dwudziwate. Bosman tam już widzę operuje. I będą podwieszać tą łódkę i wyciągać na brzeg. Specjalny taki dźwig. Już tam podciągają, żeby odpowiednio podwiesić. No, powoli rufą dopływamy do miejsca cumowania. Tutaj żeglarze klarują swoje jachty. No, szykują się tam na wyprawę do Szwecji. Z tego co wiem, do Szwecji mają płynąć. No tutaj podnosić będą tą łódkę. Już idzie do wody, te opaski wejdą do wody, łódkę się wprowadzi i opaski pod spodem złapią i podniosą łódkę do góry i na przyczepę, która tam czeka już do załadowania tej łódki. No i można jechać do domu z łódką swoją. Tak to wygląda w jachtklubie Stoczni Gdańskiej. Lady Dana 4-4 tu stoi. No i nasz dżentelmen bardzo ładny holownik, taki dżentelmen. Kiedyś był holownikiem, teraz jest luksusowym statkiem. No tu już są wyciągnięte na wózki jednostki pływające. Trzeba tutaj się zmieścić, manewry tutaj kapitan robi, żeby wejść dokładnie i nie uszkodzić jednostki pływającej. Także to taki duży statek jak nasz to ma problem, bo to jest duża jednostka. Ile tutaj jest długość kadłuba, kapitanie? 14 metrów, no to jest duża jednostka. 14 metrów to nie jest tak łatwo wprowadzić do końca. Co? 14 metrów mamy łódkę. Silnik chodzi po malutku. Odbojnice są już wywieszone. I pomału rufą do Kei. Żeby łatwo było wypłynąć. O, glikol mają nawet tam. Na tamtym jachcie Petrygo do chłodzenia płyn. Glikol to są płynie do chłodzenia używane. Także las masztów wokół nas, a my jesteśmy jednostką bezmasztową, czyli Zanzibar.
Tak się nazywa ta łódka. Pozdrawiamy z Jachtklubu Stoczni Gdańskiej. Mamy dzisiaj 3 października i piękna pogoda. Czerwony Korsarz, Pomorska Telewizja Narodowa zrobił ten reportaż z rejsu. Ahoj!